Sprawa śmierci dziennikarki. Zarzuty dla 25-latka. Sprawa śmiertelnego potrącenia dziennikarki. Zarzuty dla 25-latka. 25-letni mężczyzna usłyszał zarzuty w związku ze sprawą śmiertelnego potrącenia rowerzystki, do którego doszło w czwartek w Wielkopolsce. W zdarzeniu zginęła dziennikarka lokalnych mediów Anna Karbowniczak. Informację przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Mieszkaniec Wągrowca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło w czwartek na drodze w pobliżu miejscowości Brzekiniec Wielkopolskie, między Budzyniem a Wągrowcem. Jadącą rowerem 35-letnią kobietę potrącił samochód. Zginęła na miejscu. Sprawca uciekł. Policjanci ustalili, że w rowerzystkę uderzyło niebieskie auto, Renault Trafic lub Opel Vivaro. W piątek funkcjonariusze z Wągrowca odnaleźli Opla, którego kierowca śmiertelnie potrącił dziennikarkę. Auto było ukryte w gminie Gołańcz. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku od 25 do 33 lat, właściciela auta, jego brata i dalszego członka rodziny, właściciela posesji, na której po wypadku ukryto pojazd. Prokurator w piątek przesłuchał 25-latka. Postawił mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku. Sprawę bada wielkopolska policja, śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Poznaniu. Anna Karbowniczak była wieloletnią dziennikarką Chodzieżanina, portalu chodzieżnasze miasto.pl i Głosu Wielkopolskiego.